Grzegorze, Julita Wszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska wieś dziękuje za plony i to mimo wielu trudności, które dotykają produkcję rolną. By ulżyć gospodarzom, planowana jest pomoc dla producentów nawozów i dopłaty do ich zakupu, na wzór tych, jakie wypłacono w tym roku. Po zakończeniu zbiorów przychodzi czas na dziękczynienie za zebrane plony. W Warszawie w Belwederze odbyły się dożynki prezydenckie. Parze prezydenckiej towarzyszyli politycy, starostowie dożynek, rolnicy i zespoły ludowe. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że polska wieś dzięki swojej pracy zapewnia całemu naszemu krajowi i społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe. To jedno z absolutnie fundamentalnych i najważniejszych, bez którego trudno sobie wyobrazić w ogóle funkcjonowanie państwa i byt społeczeństwa. Polski rolnik w ostatnich latach jest gwarancją rozwoju Polski, mówił dalej Andrzej Duda. Dziękuję za to z całego serca, że poprzez tą żywność, poprzez te płody rolne, które wędrują do tylu różnych miejsc z Polski, budujecie Państwo w ogromnym stopniu nasz produkt krajowy brutto, ale także rozsławiacie Polskę i budujecie dobrą markę Polski na całym świecie. Od dłuższego czasu polscy rolnicy zmagają się z ogromem problemów. Jesienią 2021 roku w wyniku manipulacji Kremla radykalnie wzrosła cena gazu, a po wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja jeszcze się pogorszyła. To z kolei przełożyło się na cenę nawozów, która wzrosła kilkukrotnie. Nawozy sztuczne idą w górę, tak? Środki ochrony roślin idą w górę. No, dzisiaj planując nie wiemy, czy będziemy płacili za tonę, powiedzmy saletry, 1000 zł czy 5000. Zaznacza ekonomista Paweł Dołkowski, wiosną rząd przyznał rolnikom dopłaty do zakupu nawozów. Wsparcie zostanie powtórzone w roku 2023, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Planujemy pewien mechanizm dopłat znany z tego roku i skuteczny i prosty dla rolników. Druga kwestia to pakiet dla firm energochłonnych, czyli m.in. tych, które produkują nawozy. Łączna kwota dopłat to ponad 5 miliardów złotych. Szczegóły mamy poznać niebawem. Musimy mieć na ten pakiet zgodę ze strony Komisji Europejskiej. Musimy mieć zgodę szybko, bo bez tej zgody możemy być my i te przedsiębiorstwa, które otrzymają wsparcie finansowe, oskarżone wkrótce o to, że udzielamy nieuprawnionej pomocy publicznej. Wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnia, że podobna decyzja jest potrzebna w przypadku dopłat do nawozów. Za pierwszym razem na zgodę komisji trzeba było czekać 3 miesiące. Teraz nie będzie takich problemów, zapewnia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tylko Polska do tej pory dała swoim rolnikom pomoc, te rekompensaty nawozowe. Jeśli Polska będzie chciała to uczynić drugi raz, to ze strony komisji będzie pełne wsparcie. Jest możliwość wspierania również przedsiębiorstw, nie tylko rolników. Jest możliwość, Unia Europejska widzi taką potrzebę. Wsparcie dla rolników to jednak nie tylko środki krajowe. Nowo zatwierdzone plany strategiczne unijnej wspólnej polityki rolnej przewidują 25 miliardów euro dla polskiej wsi na najbliższe 5 lat. Dopłaty bezpośrednie, do których dołoży rząd w Warszawie, przekroczą europejską średnią, podkreśla wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Mniej więcej 102% poziomu europejskiego będą miały te gospodarstwa i to jest, no, po raz pierwszy osiągamy wreszcie ten poziom. Co prawda nie dla tych wielkoobszarowych gospodarstw, ale dla tych mniejszych, rodzinnych już tak. Mowa o gospodarstwach do 50 hektarów, które stanowią 97% polskiej wsi. Nowy plan nastawiony jest przede wszystkim na wspieranie hodowli. Rolnik, który jest hodowcą i wprowadzi podwyższone warunki dobrostanu zwierząt, może liczyć na dopłaty do jednej krowy, no nawet powyżej 1500 zł. Wsparcie dla gospodarstw hodowlanych wyniesie łącznie 4 miliardy euro. W przeciwnym kierunku idzie jednak polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która uderza w rolnictwo, wyjaśnia doradca prezydenta Paweł Sałek. Sektor rolnictwa też jest objęty wymaganiami redukcyjnymi. Tutaj, jeśli chodzi szczególnie o produkcję zwierzęcą, no są poważne zagrożenia. Ograniczenie emisji tlenków azotu w rolnictwie realizuje już Holandia. Uniemożliwi to stosowanie odpowiedniej ilości nawozów.
nawozów, w wyniku restrykcji sprzedaż bydła spadnie o 30%, a z mapy Królestwa Niderlandów zniknąć może nawet 25% gospodarstw. Oburzeni rolnicy od miesięcy protestują na ulicach całego kraju. Spływające dane o gospodarce zmuszają do pytania o kondycję naszych portfeli. Spowolnienie na pewno przyniesie wzrost bezrobocia. I choć rząd szacuje ten skok na 1 punkt procentowy, to część ekonomistów jest mniej optymistyczna. Spaść powinna też realna wartość naszych pensji. Tempo wzrostu gospodarczego spada, potwierdzają to dane PKB za drugi kwartał. Wskaźnik PMI, który obrazuje kondycję przemysłu, idzie w dół czwarty miesiąc z rzędu. Mówi ekonomista Mariusz Kękuś i tłumaczy, że ze spływających danych wyłania się obraz nadchodzącej recesji technicznej. Mamy z nią do czynienia wówczas, jeżeli dwa kwartały z rzędu mamy ujemną dynamikę kwartał do kwartału. W drugim kwartale taka ujemna dynamika, jeśli chodzi o PKB, była. Towarzyszą temu pogarszające się nastroje wśród konsumentów. Wraz z wysoką inflacją podjęte zostały działania, które miały jej przeciwdziałać. Ograniczono ilość pieniądza w obiegu. Udzielanych jest mniej kredytów, a ludzie, widząc wysokie ceny, kupują mniej. Spada popyt. Spadek konsumpcji przekłada się oczywiście na spadek produkcji. Tutaj należy oczekiwać wzrostu bezrobocia. Wyjaśnia ekonomista profesor Wojciech Piątek. Rosnące bezrobocie pojawia się wraz ze spowolnieniem w polskiej gospodarce. O nim już możemy mówić. Pojawia się pytanie, co takie spowolnienie oznacza dla naszych portfeli. Na pewno będą firmy, które ograniczą zatrudnienie. To oznacza z kolei, że nie da się utrzymać obecnych rekordowych wskaźników, jeśli chodzi o bezrobocie. Dane resortu rodziny, jak przekazała minister Marlena Maląg, wskazują, że w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. W nadchodzącym czasie pójdzie jednak w górę. To może być około 1 punktu procentowego. Dzisiaj osób bezrobotnych w liczbach bezwzględnych jest około 808 tysięcy. I tutaj profesor Wojciech Piątek uznaje te szacunki za bardzo optymistyczne. My dzisiaj mamy bardzo niepokojące informacje z różnych sektorów, czy to budownictwa, czy to tych największych przedsiębiorstw, huty, które zgłaszają problemy z popytem i już deklarują zwolnienia po parę tysięcy osób. Ale przeciwnego zdania jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Mówi, że polski rynek pracy wykazuje się silną odpornością i w jego ocenie spowolnienie w gospodarce nie będzie mocno odczuwalne. Czyli będzie to tak zwane miękkie lądowanie po tych wstrząsach wywołanych przede wszystkim przez Rosję na rynku energii i w ślad za tym też w związku ze wzrostem cen żywności. I to właśnie rosnące ceny surowców dziś są główną przyczyną tego, co dzieje się w polskiej gospodarce, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. W gospodarkę europejską, a tym samym i w polską, uderzają silne szoki energetyczne, które tłumią wzrost gospodarczy. Tłumią, co w ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego nie oznacza kryzysu. Profesor Adam Glapiński zaznacza, że o kryzysie można mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z dużym skokiem bezrobocia i upadłością kolejnych firm. Choć zapowiada się recesja w wielu krajach, w Polsce ona się nie zapowiada. Ale w ocenie ekonomisty profesora Wojciecha Piątka spowolnienie i inflacja odbijają się na naszych domowych budżetach. Inflacja będzie powodowała realny spadek wartości naszych wynagrodzeń, co oznacza, że będziemy stawali się coraz bardziej biedni. Z zagranicy, która w ocenie Narodowego Banku Polskiego odpowiada za minimum 3/4 polskiej inflacji, dobiegają do nas informacje o rozchwianiu cenowym w przypadku surowców. Ceny gazu potrafią wahać się od 200 euro nawet do 340 za megawattogodzinę. Żaden biznes i żadna gospodarka nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Dlatego trudno dziwić się Polakom, że oszczędzają. Chcą być gotowi na każde zaskoczenie. Spowolnienie w gospodarce to też wyzwanie dla Rady Polityki Pieniężnej, by nie przedawkować lekarstwa, jakim jest podwyżka stóp procentowych. Ruszyła kolejna edycja programu Poznaj Polskę, dzięki któremu uczniowie mogą stanąć oko w oko z historią. W niektórych województwach są jeszcze środki do rozdzielenia. Historia zatacza koło, jej znajomość pozwala wyciągać wnioski na przyszłość. Nie wszyscy są jednak zainteresowani tym, co działo się, zanim przyszli na świat, mówi historyk Piotr Boroń. Otwarcie na wiedzę istnieje, ale to już nie jest typowa wiedza, tak jak rozumiały ją poprzednie pokolenia, ale raczej wyrwane wiadomości, które powodują emocje. Świadomość historyczna jest coraz mniejsza. Powodów można doszukiwać się w szkołach. Uczniom największe trudności sprawia historia najnowsza. Na okres po II wojnie światowej niejednokrotnie brakuje czasu.
Ten problem ma rozwiązać, jak zapewnia rząd, nowy przedmiot szkolny. Przedmiot historia i teraźniejszość uzmysławia przejście od tego, co wydawałoby się nieraz jest jakąś historią, która odbywała się za górami, za lasami, przejście w naszą rzeczywistość, w której żyjemy. To zazwyczaj kulało w polskiej szkole. Nauka historii to nie tylko wiedza zdobywana w szkolnej ławce, to przede wszystkim żywe spotkania z historią, z jej naocznymi świadkami. Umożliwiają to wycieczki szkolne organizowane w ramach programu Poznaj Polskę. Dobrze jest wychodzić z historią na zewnątrz, poza klasę, dlatego że rzeczywiście wtedy ta historia staje się bardziej namacalna, bardziej bliska. Wycieczki uzupełniają wiadomości zdobyte na lekcjach, podkreśla Patrycja Franczyk ze Szkoły Podstawowej Zdrój we Wrocławiu. To korzystne rozwiązanie finansowe. Szkoły otrzymują dofinansowanie na wycieczki jedno-, dwu- lub trzydniowe w wysokości 80% całkowitej kwoty. Ten program tylko, można by powiedzieć, że poświadcza, że jest wielkie zainteresowanie historią, historią ojczystą, ponieważ kiedy ten program wprowadzono jako pilotażowy, okazało się, że dosłownie, niemalże natychmiast zostały wyczerpane środki. Mówi dyrektor oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda. Nabór wniosków rozpoczął się 5 września. Potrwa do wyczerpania puli, czyli 50 milionów złotych. Jeszcze w 8 województwach są pieniądze na to, żeby o nie wnioskować. W pozostałych 8 już są wyczerpane limity, także kolejne kilkaset tysięcy dzieci pojedzie w kraj. Listę miejsc do zwiedzania można sprawdzić na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na mapie Polski jest 760 takich punktów.